dnia 13 na 14 stycznia w Zespole Szkół nr 6 imienia Króla Jana III Sobieskiego odbyła się Noc Gier Matematycznych. Sobieszczaki bawią się tu od godziny 19 do 7 rano. Gry logiczne, strategiczne, matematyczne, ale również ekonomiczne i towarzyskie. Jak dobrze wiemy, jest to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. W tej szkole chętnych do zabawy nie brakowało, a przybyli mogli liczyć na dobrą zabawę. Sandrą Płonką-Duda napisałyśmy projekt Matematyka, efektywna, motywująca i atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu. I udało nam się pozyskać środki z Fundacji mBanku na realizację tego projektu. Realizujemy go wspólnie z wszystkimi matematyczkami naszej szkoły dzięki uprzejmości dyrekcji. Chciałyśmy, aby ten projekt pokazał uczniom alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla komputera i telefonu i mamy nadzieję, że nam się to udało. W ramach naszego projektu odbywało się w naszej szkole wiele konkursów matematycznych z atrakcyjnymi nagrodami. Konkurs dla maturzystów, konkurs na najlepszy aplet z GeoGebry. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach z GeoGebry poprowadzonych przez panią metodyk matematyki Ewę Szatkowską. W ramach projektu odbywają się również właśnie takie noce gier oraz salon gier, dzięki któremu uczniowie na przerwach mogą zagrać w różne gry. Korzystając z możliwości, chciałam serdecznie podziękować Radzie Rodziców naszej szkolnej, która zasponsorowała poczęstunek na wszystkie nasze noce gier. Zakupiliśmy wiele gier z rankingu światowego, całą czołówkę, również gry polecane przez Mensę, gry ekonomiczne, strategiczne, logiczne, matematyczne. Uczniowie bardzo chętnie grają w te gry, co można zauważyć dzisiaj. Pierwsza noc ferii, a uczniowie spędzają ją w szkole, prawie 100 uczniów, z czego się bardzo cieszymy. Nasz projekt będzie kontynuowany w przyszłym semestrze dzięki dotacji, którą napisała pani Sandra Płonka-Duda z panią Ewą Szatkowską, więc myślę, że dalej matematyczne życie w naszej szkole będzie tętniło. Dziękuję. To jest moja pierwsza noc gier. Jako informatyk bardzo popieram takie inicjatywy. No, wbrew pozorom mamy przyjaciół, z którymi możemy grać w planszówki. Witek potwierdza. Gramy w wiele planszówek, nie tylko na tego typu nocach, więc osoby, które lubią tego typu rozrywki, mogą tutaj znaleźć coś dla siebie. Jednak osoby, które szukają nowych zajęć, nowych hobby, bardzo, bardzo zapraszam, polecam. Można naprawdę poznać wielu ciekawych ludzi, zrobić wiele ciekawych rzeczy. Niektóre planszówki są naprawdę niesamowicie wciągające, zajmują długie godziny i dają naprawdę, naprawdę dużo frajdy. Jak już wcześniej pisała oficjalna strona Sobieskiego, gry nie tylko bawią, ale w jednakowym stopniu rozwijają wyobraźnię oraz uczą przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie. Rozwijają umiejętności społeczne i interpersonalne. Rozwijają logiczne myślenie, wspierają analizę i syntezę. Uczą, jak odczytywać fakty, zmuszają do główkowania i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Uczą matematyki i ekonomii, zaczynając od umiejętności zwykłego liczenia poprzez zasady inwestowania, poszacowanie zysków.